Dzień dobry, dzień dobry. W końcu mamy 11 listopada, więc jak widzicie, ja tak ubrany bardziej patrio... No tak wiem. To jest koszulka Ajaxu Amsterdam, ale kolorystycznie zgadza się z reprezentacją Polski. Dzisiaj w Ultimate Team mamy, moi drodzy, wyjątkową sytuację. Skończył się sezon pierwszy. No i jak sami zapewne wiecie, ja w tym sezonie pierwszym nie pograłem za dużo i na obecną chwilę raczej niewiele wskazuje, że ten stan rzeczy się zmieni w sezonie drugim. Ale oczywiście za ukończenie tego całego sezonu dostaliśmy jakieś nagrody. Mamy tutaj jakieś paczki, mamy tutaj sam nie wiem co. Dużo osób sugerowało, że można tutaj dostać nawet paczki za 100 tysięcy, ale jak sami widzicie, ja mam żałosną dywizję, nie wiem, nawet nie wiem o co tu chodzi, moi drodzy, bo ja po prostu mało grałem, najzwyczajniej w świecie. Jeżeli już grałem w 22, to mam wrażenie, że dużo więcej czasu spędzałem faktycznie w trybie kariery. I tutaj, z tego co widzę, to dużo osób mówiło, że oni będą... O, i zostałem zdegradowany do 7 dywizji. No to ciekawe. Dużo osób mówiło, że tutaj dzięki temu mogą dostać nawet jakieś paczki za 100 koła. No ja takich paczek zdecydowanie nie dostałem. Ale zaraz spojrzymy sobie, moi drodzy, do sklepu i zobaczymy, co tutaj mamy. O Jezus Maria, Antony Martial, kto ci zabrał włosy? Niestety dwa niewymienne duplikaty Antonego Martiala oznaczają jedno, że sympatycznego Francuza trzeba squixelować. Moi drodzy, wejdźmy teraz raz jeszcze do sklepu i rzućmy okiem. Co my tutaj mamy? Jakąś Prime Gold Players Pack, to raczej nie jest nic interesującego. Tutaj mamy jakąś podejrzaną paczkę, gdzie trafiłem Edina Dzeko 83. Fantastycznie. No to otwórzmy sobie tę paczkę, którą dostaliśmy oczywiście za sezony. Wygląda to co najmniej żałośnie. Ale, moi drodzy, czekajcie, bo coś tutaj jest. To jest Zlatan Ibrahimowicz, który też ma zaktualizowane zdjęcie. Zlatan, który ma 84 punkty overalla. Ale jedną z naprawdę najfajniejszych opcji ostatnimi czasy, która się pojawiła w fucie i bardzo mi się spodobała i miałem chwilę ją zrobić, na przykład będąc na zajęciach albo mając po prostu chwilę przerwy, były piki 78+. Z tego co widzę, to ich oczywiście już tutaj nie ma niestety, szkoda, ale wykonałem ich kilka i muszę wam powiedzieć, że wyglądało to co najmniej zadowalająco, zresztą sami zobaczcie. Zanim jednak ruszymy dalej, czas oczywiście na chwilę dla oficjalnego partnera kanału, czyli dla aplikacji Noin, której no mam wrażenie, że nikomu nie trzeba przedstawiać. Zrobiliśmy sobie oczywiście chwilę przerwy od rozgrywek Ligi Mistrzów, ale to nie oznacza jakiejkolwiek rezygnacji z typowania spotkań, bo przed nami naturalnie eliminacje do Mundialu 2022 w Katarze. Właśnie dla tych rozgrywek powstała specjalna, dedykowana Liga Publiczna i zgarnąć tam możecie m.in. FIFA 22 na dowolną platformę, smartbandy i smartwatche od Huawei'a i wiele, wiele innych nagród. Standardowo też przypominam, że w Noin poza tymi ligami, które omawiam od czasu do czasu tutaj na odcinkach, znajdziecie masę innych, takie jak Premier League, Ekstraklasa, Liga Niemiecka, czy coś dla sezonowców, skoki narciarskie. I jeszcze raz przypomnę, Noin to w pełni bezpłatna, darmowa aplikacja, którą możecie pobrać na dowolne urządzenie z Androidem i systemem iOS. Nie musicie mieć ukończonego 18 roku życia. Nie musicie wkładać tam jakichkolwiek pieniędzy, żeby móc to normalnie typować i mieć szansę wygrać jakieś nagrody. Jeżeli jednak chcielibyście jeszcze zwiększyć swoje szanse za pośrednictwem podwójnego zakładu albo autobetu, to z pomocą może przyjść wam tutaj konto premium, które możecie wykupić wewnątrz aplikacji. Oczywiście linki do Noin znajdziecie w opisie. Zapraszam was serdecznie, moi drodzy, a teraz wracamy już do odcinka. Moi drodzy, raz jeszcze przypominam, naprawdę sprawdzajcie aplikację Noin, bo to jest fantastyczne rozwiązanie, świetna zabawa i serdecznie polecam. Sprawdźmy, jak wyglądają nagrody za ten potencjalny drugi sezon, który się oczywiście właśnie rozpoczął. Czy tym razem dorzucili jakieś karty za ten 15 level? Tak jest, moi drodzy. Są karty za 15 poziom. Mamy tutaj Heila. Heil z Niemiec. 3 gwiazdki sztuczek, 3 gwiazdki słabszej nogi, tak średnio. Tu jest jeszcze jakiś Pask i Pedro Teixeira. No bramkarza to raczej nie wiem, czy ktoś by sobie tutaj miał wybrać. No ale są to karty 83 za 15 poziom. Mam wrażenie, że już każdy ma dużo lepsze karty w składzie ze względu też na to, jak ten rynek funkcjonuje. Tu jest całkiem ciekawa karta. Grant, który ma 3 gwiazdki sztuczek. A i przecież w West Brom jest w drugiej lidze angielskiej, więc ta karta przestała być ciekawa. No, chyba Marco van Hinkel wygląda najlepiej. Tu jest też ten Brazylijczyk. No szczerze powiem, chyba van Hinkel. Ewentualnie Eredivisie jest w jakiś sposób grywalne i taki van Hinkel jak najbardziej może się tutaj przydać. A no tak, a jutro już się, moi drodzy, zaczyna nowy event, który ma być poświęcony kartom Adidasa i tym, że niektóre karty
na niektórych statystykach będą zmierzać do statystyki 99. Na jakiej zasadzie ma to dokładnie wyglądać, nie wiem, ale karta mająca 99 tempa, niezależnie od tego, kto to będzie, po prostu będzie niszczycielem. No dobrze, miejmy za sobą formalności i wydostajmy się z tej siódmej dywizji. Nie dość, że chłop ma nazwę składu FC Grubasy, ma tutaj kilku Polaków, no to gra w strojach reprezentacji Polski, więc moi drodzy, patrząc na to, że dzisiaj mamy 11 listopada, no to faktycznie też powinienem zmienić stroje. Zaraz to, moi drodzy, zrobię, spokojnie, absolutnie. Też to jest bardzo dobry pomysł, trzeba te stroje zmienić, trzeba się cieszyć, trzeba celebrować ten moment. O, czekajcie, świetnie, moi drodzy, teraz Jadon Sancho, przejdźmy sobie do środka. Ach, halo, czekajcie, Timo Werner, dograj do Lakaki. Lakaka, ty się musisz tutaj zabrać z tą piłką, no to nie może być tak, że po prostu wbiega w ciebie dwóch chamów i ty zabierasz sobie tę futbolówkę. No dobrze, to Kante, a huknij zza pola. No dobrze, to jeszcze raz się poprawimy, nie, udało się. Ale teraz mamy tutaj, spokojnie, moi drodzy, mamy wysoki pressing, mamy tutaj zawodników, którzy potrafią strzelać. No Kante, znowu Kante, no dobrze, spróbujmy sobie wejść w te pole. O, jesteśmy, Kante. Oho, i to są gigantyczne kłopoty. Teraz mamy 90% składu na połowie przeciwnika. On sobie może to pod... No i moi drodzy, tak to się dokładnie kończy. Jadon Sancho, podanie na przedpole. No Lakaka, proszę cię, no to musi wpaść. Jezu, dobrze. Kante ładnie dograł do Lakaki, moi drodzy. I Laka... O, kuźwa, ale tutaj szczyścił Cuadrado. Moi drodzy, N'Golo Kante rozpędza się, ale tutaj jest już Lakaka. I Lakaka huknął. Moi drodzy, to jest idealna okazja do zdobycia bramki. Tak, ja wiem, że ty się już tam kimś ustawisz. Ja mam świadomość, że ty się już... A jednak nie, moi drodzy, zielony Dawid Alaba. Ależ piękne okno. Fantastycznie, no Dawid Alaba to jest spec od egzekwowania stałych fragmentów gry. I faktycznie, teraz popisał się swoim kunsztem. Rewelacyjne wykończenie, mierzony strzał tą lewą nogą idealnie w okienko. Bez szans był Mike Maignan. Moi drodzy, chyba jest jakaś zasada, że u mnie strzelać bramki mogą wyłącznie karty Once to Watch. Więc teraz przydałoby się jeszcze jakieś trafienie po stronie Saula. Drugie 45 minut to już po prostu musi być konsekwentne wykorzystywanie wszystkich błędów, jakie popełni przeciwnik. No bo to, moi drodzy, jest po prostu skandal, że ja mając ty... Werner nie trafił w piłkę i się wywrócił na głupi ryj. No to są naprawdę fantastyczne obrazki, moi drodzy widzowie. Ale teraz Lakaka zablokowany oczywiście ten strzał. Jeszcze tam walczy N'Golo Kante, chociaż to jest pojedynek Insigne Kante, więc faktycznie Francuz ma podstawy, żeby go wygrać. Ale teraz Saul, znowu Kante, znowu Saul, jest Lukaku. Lukaku odegra do Kante i Kante za wolno, za wolno, zdecydowanie. Próbowałem jakkolwiek rozegrać tę akcję, ale to był głupi. To była głupia decyzja, moi drodzy. Raz jeszcze, Kante, podanie na skrzydło, Jadon Sancho, odegranie do Kante. Przydałoby się, panowie, jakoś tutaj trochę więcej miejsca zrobić, bo jest bardzo gęsto. Lukaku, o kuźwa, czemu on się zbierał tyle do tego strzału? Adama Traore, dopiero co się pojawił na murawie i już ma szansę się wpisać jako asystent. Tylko Lukaku, Jezu, ile ty potrzebujesz czasu? No przecież to jest rzut karny 100%. I to jest czerwona kartka, moi drodzy, rzut karny. To nie jest rzut karny, wiecie co, może to jest nawet lepiej, może i to jest nawet lepiej, chociaż teraz już wiem, że przeciwnik na pewno się tam ustawi jakimś obrońcą, ale może Dawid Alaba będzie w stanie to wcisnąć! Wcisnąłby to Dawid Alaba, gdyby nie fakt, że ten obrońca tam był, to mielibyśmy drugi gol z rzutu wolnego po stronie Dawida Alaby. No moi drodzy, przeciwnik, który oddał 3 strzały w całym meczu, gra teraz w dziesiątkę, my oddaliśmy tych strzałów 20, jeżeli my tego meczu nie wygramy, to czas odinstalować FIFA, no teraz, Lakaka, Lakaka, no! Jezus Maria, Boże! Timo Werner, 65 minuta, ale tu były takie ciężary, żeby ta piłka w ogóle odnalazła drogę do bramki, że to się w głowie nie mieści. Kante, widzę cię tam, Werner, jeszcze raz no proszę was, prosto w Mike'a Maignan. I teraz, dośrodkujmy to już dobrze, prosto na głowę, Lakaki. Oho, Bailey. Widzę, o, fantastycznie, chłopaki, no wy macie tutaj... O, i co, nie było spalonego, no oczywiście, że nie było spalonego, moi drodzy. Dawid Alaba kontra Florian Wirtz. Bardzo ładnie, Dawid Alaba, no... No, Werner, o nie... Mamy to, moi drodzy, 3-3, tym razem samobój, zabawa trwa, więc jak widzicie... Cały czas jest rozrywka na najwyższym poziomie, gwarantuje wam emocje do ostatniej chwili i to jest bardzo dobra informacja dla nas. Popatrzcie, teraz Lukaku, no niestety, zdarza się czasami i tak, że wejdzie kick-off.
Tak się wchodzi w mecz, moi drodzy. To był krótki poradnik o tym, jak się wchodzi w mecz. Mimo to bawimy się świetnie. Zabawa trwa, moi drodzy. I o to chodzi. Emocje do samego końca przede wszystkim. Przydałoby się jeszcze faktycznie strzelić bramkę Saulem. Wtedy można z czystym sumieniem, z ręką na sercu powiedzieć, że tak. Bramkę strzelił każdy zawodnik Once to Watch, który się znajduje u mnie w klubie. O, teraz bramkę jeszcze strzelił Korea. Oczywiście oceniony na 83 zawodnik jest fantastyczną opcją w FIFA 22. Przez wielu bardzo często wybieraną. Alvin go też mocno propsował. Saul, odegranie do Bailey'a. Wchodzimy w te pole karne. O, Kier złamał nam Bailey'a. Nawet został kontuzjowany, ale sędzia nie zauważył tutaj jakiegoś przewinienia. Wygrywamy. Moi drodzy, 9 bramek w meczu. To brzmi zajebiście. Dlaczego oni skaczą? Co tu się dzieje? O co chodzi? Czemu wy się cieszycie? Z czego wy się cieszycie? Co jest grane? Nie było żadnej animacji, nie wiem, podnoszenia pucharu albo coś takiego. Po prostu chłopy się zesrały, bo wygrali randomowy mecz. No okej. Okej, moi drodzy. Zawodnikiem meczu Lakaka. Dwie bramki. Werner, bramka i asysta. Ja bym nie przyznał nikomu tutaj zawodnika meczu. To był tak żałosny pojedynek, że to się w głowie nie mieści. Moi drodzy, 24 strzały po naszej stronie. 7 strzałów po stronie rywala. Nie rozmawiajmy więcej na ten temat. A czy chociaż za to zwycięstwo dostanę punkty, żeby móc zagrać w Food Champions, czy nie? A nie, bo ja potrzebuję przecież... Ej, nie potrzeba było 1500 punktów do kwalifikacji zamiast... Co? To nie było tak, że wystarczyło mieć 1500 punktów, żeby grać w Food Champions, a nie 2000? Mniejsza z tym, moi drodzy, dostaliśmy tutaj jeszcze jakieś nagrody, oczywiście za ten drugi sezon, mamy jakąś paczkę, mamy jakieś inne rzeczy. Ruszmy oczywiście tyłek do sklepu zatem i otwórzmy paczuszkę z piłkarzem ocenionym na 75+. Może tutaj być każdy, może być też nikt. I będzie nikt, moi drodzy, chociaż jest to oczywiście karta błyszcząca 77. Moi drodzy, ale jako, że mamy 11 listopada, jako, że mamy oczywiście najwspanialszego, najbardziej polskiego Polaka, który tutaj oczywiście ze względu na jakieś nieporozumienie ma jeszcze flagę Anglii, znając życie, zmiana jego narodowości nastąpi dopiero w momencie otrzymania przez niego jakiejś karty specjalnej, no trzeba jednak mimo wszystko tego fantastycznego Polaka rodaka wrzucić do naszego składu i przetestować. Pojedynek numer 2 i spójrzmy, moi drodzy, no tutaj w siódmej dywizji, no to umówmy się, na jakie ja składy będę trafiał. Ale no wygląda to naprawdę pięknie, moi drodzy. Stroje reprezentacji Polski, numer 9 oczywiście na plecach Lukaku. To taki trochę Lewandowski, tylko że inny. Ale jest oczywiście cash, jest ta dwójka na prawej obronie, czy tam na wahadełku. Ależ on będzie chodził, ależ to będzie, moi drodzy, opcja. Nie mogę się doczekać, jak go zobaczę po prostu w naszej polskiej kadrze. To będzie to, na co wszyscy czekamy. Jakaś karta specjalna Matiego Casha to jest dokładnie też to, na co wszyscy liczymy. Nie ma innej opcji, tak być musi. Matty Cash, popatrzcie, jaka piękna interwencja od razu. Wyjaśnił tutaj Pulisika ze strzałem, ale no tutaj było 458 zawodników przed nim, więc to było fizycznie niemożliwe, żeby ta piłka odnalazła drogę do bramki. Czekajcie, może teraz Kante. Kante! No kurwa, no jak to jest możliwe, że Kante nie trafia w takich sytuacjach? Ja wiem, że on ma mało strzałów. Saula, oho, popatrzcie na główkę Lukaku. Czy wy jesteście w stanie mi powiedzieć, gdzie Lukaku strzelał, gdzie Lukaku celował tym strzałem? Tak samo teraz Saul! O co chodzi? Tam jest jakiś magnes neodymowy w tej bramce obrócony w drugą stronę, że biegun jest minusowy i nie jest w stanie żadna piłka wpaść do bramki? To jest dziwne. To jest bardzo dziwne. Jadon Sancho, widzę cię we... Aha, nie Werner! Nie Werner! W takiej sytuacji nie do Wernera, tylko gdzieś do Lukaku. No po prostu to jest nieporozumienie jakieś. A Werner z odległości 11 metrów nie trafia nawet w światło bramki. Bardzo chciałbym wam powiedzieć, jakim cudem cały czas mamy tutaj rezultat 0-0, skoro ja oddałem 9 strzałów, przeciwnik 0 i tak dalej, ale nie wiem. Drodzy państwo, trzeba zastosować po prostu drastyczne środki. Na murawie pojawi się Rhys James, Timo Werner, adios muchachos, a pan Matthew Cash pokaże swoje zdolności jako napastnik, bo kto wie, może zdarzyć się taka sytuacja, że Matty Cash będzie musiał zastąpić Roberta Lewandowskiego. Ale ewentualnie Matiemu w FIFA będę w stanie wybaczyć, jeżeli nie wykorzysta jakiejś sytuacji sam na sama. Po prostu Werner i Lukaku to już tutaj krew mnie zalewała. Po prostu gdy patrzyłem na te ich mozolne starania, nieudolne starania, no to, moi drodzy, wyglądało naprawdę karkołomnie. Pierwszy strzał przeciwnika, no chyba nawet nie można tego zaliczyć jako strzał. A nie, zaliczyło mu to jako strzał. Chociaż piłka nawet nie doleciała de facto do bramki, więc no to taki średni strzał bym powiedział. Ale okej, moi drodzy, Lakaka. Popatrzcie, tutaj jest już Matty Cash. Matty Cash. Oj, byłeś, Matty, spokojnie. Spalony, każdemu się może zdarzyć. To nie jest żaden problem. O, Lukaku, dobry przechwyt. I popatrzcie, Matty Cash.
Patrzcie, jaka precyzyjna piłka. Alan Soumak miał odegranie do Lakaki. I Lakaka, o kuźwa! I taka akcja. Fajnie by było, żeby wcześniej wpadła. Ale musiał oczywiście pojawić się Matić z przodu. Odnalazł tutaj kapitalnym, diagonalnym podaniem na skrzydle Alana Soumaksmeu, a ten fantastycznym dośrodkowaniem odnalazł Belga i Romelu Lukaku bez większych przeszkód umieścił piłkę w siatce. Alan Soumaksmeu? A zróbmy przerzut na drugą stronę. Jadon Sancho, fantastycznie. No to Jadon Sancho, oj, zostawił piłkę. Zdarza się, moi drodzy, każdemu piłkarzowi może się zdarzyć zgubić piłkę. Ale popatrzcie, jaki Matty Cash jest waleczny. Wy się teraz możecie śmiać, ale dam sobie rękę uciąć, że tak będzie brzmiało 90% komentarza w trakcie meczu, kiedy Matty faktycznie zadebiutuje. Teraz, moi drodzy, Matty Cash, strzał Mattiego Casha. Mało brakowało. Lakaka, jest tutaj Matty i, moi drodzy, dogranie piłki, Przepraszam, panie Lukaku, że ja oczekuję od chłopa, który ma 88 punktów overalla, że on będzie w stanie podać precyzyjnie piłkę. Okej, jest dobrze, moi drodzy. O to chodziło. Teraz dzięki temu mamy energetyczną końcówkę, pobudzimy się wszyscy. Jamie Vardy. Dogranie do Mattiego Casha i Matty, moi drodzy, popatrzcie, jaką on ma wizję. Jak on to tutaj dostrzegł. Matty Cash, dogranie. I to nie jest gol. Jamie Vardy niestety trafił prosto w bramkarza. Raz jeszcze, Jules Koundé, no dobrze. Robimy 458 podejście. Przeciwnik się tam wywrócił. Jest tutaj Jamie Vardy. I Jamie Vardy odegranie piłki, no niekoniecznie w takim stylu, w jakim sobie to mogłem wymarzyć. Ale mamy jeszcze piłkę, moi drodzy. Jamie Vardy. Nadal nie. Oj nie, straciliśmy. No chyba, moi drodzy, koniec. Obawiam się, że to koniec naszych przygód. Chyba, że jeszcze strzeli nam rywal. To też jest możliwe. Nie, mamy jeszcze kontrę. Jeden kontratak, ten ostatniej nadziei, moi drodzy, atak, który może spowodować, że jednak 3 punkty wylądują na naszym koncie. Dogranie piłki do Jadona Sancho i Jadon Sancho oddaje tę futbolówkę i Alan Soumak mają. Jadon Sancho! Piłka wpada do siatki, stadion eksplodował, 90 minuta, w pełni zasłużone zwycięstwo, po raz kolejny identyczny scenariusz jak wtedy. To, że w ogóle musieliśmy czekać do tej 90 minuty, to tylko jest kwestia mojej nieudolności. Szkoda, że Matty nie zdobył gola, ale faktycznie miał bardzo ważne podanie przy tym pierwszym trafieniu Lukaku. Statystyki jeszcze lepsze niż w tym poprzednim meczu, bo 17 strzałów do 3. Jak oceniam najbardziej polskiego Polaka w FIFA? Uważam, że Matty naprawdę robi robotę, on nie ma tragicznych statystyk, moi drodzy. I co jest ważne, Matty ma 78 punktów overalla, więc jeżeli on by dostał jakiegoś informa, to on się może załapać na ten specjalny boost, powodujący, że jego karta byłaby oceniona nawet na 84. I wtedy miałaby oczywiście flagę polską na sobie, na co bardzo mocno liczę. Z tego miejsca raz jeszcze wam przypominam oczywiście o aplikacji Noin. Link do niej znajdziecie w opisie. Pamiętajcie, jest darmowa, w pełni bezpłatna. Pobierajcie ją na dowolne urządzenia. Trzymajcie się, na razie i pa pa. Cześć!